Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Halo Infinite. Przechodząc aktualną misję fabularną, zostało nam już tylko dostać się tutaj do ostatniego, czwartego nadajnika. Będziemy zatem zmierzać na północ. Oczywiście weźmiemy sobie najpierw osę, czyli ten pojazd latający. At your disposal, sir. Będzie tutaj. Odejdźcie, panowie, odejdźcie. Po prostu coś niesamowitego, co jest z tymi Marinesami. Już nie pierwszy raz się coś takiego zdarzyło. Ich strata w takim razie. My ruszajmy, tylko czy ja mam oznaczony cel? Wydaje się, że tak. Rozumiem, że to będzie właśnie w tamtym kierunku. Tutaj po drodze oczywiście czekają jeszcze jakieś aktywności, ale na spokojnie będziemy się tym jeszcze zajmować. Myślę, że już niedługo, bo z tego co piszecie, to jesteśmy bardzo blisko takiego momentu troszeczkę bez powrotu. Mówiłem o tym ostatnio. We're in range of a high value target. It's a group of those skimmer creatures. We don't know much about these guys, but that never stopped you before, right? We're coming up on the last beacon. Okej, to już tutaj, słuchajcie, ja się zatrzymam wcześniej, bo widzę, że i tu będą przeciwnicy. No chyba, że podlecimy z tej strony w ten sposób i teraz ich tak też powybijamy. Nie jest to głupi plan z tego, co widzę. Muszę tylko rozglądać się, bo najwyraźniej gdzieś tutaj jest też jakieś nagranie audio, ale podejrzewam, że standardowo to nagranie będzie po prostu tam, gdzie się udajemy, do tej wieży. Tutaj akurat mamy chyba rdzeń Spartanina, więc też sobie zdobędziemy. Będę musiał sprawdzić, ile ich aktualnie mam. I zobaczymy, czy możemy sobie pozwolić na jakieś kolejne ulepszenie gadżetu. 3 rdzenie mamy, czyli jak najbardziej ten plecak rakietowy mógłbym jeszcze bardziej ulepszyć. Dodatkowa moc dla plecaka rakietowego pozwalająca latać dalej i szybciej. Poprosimy. Tutaj jeszcze efekt maskowania. No ale okej, mamy 2 ładunki, skrócony czas odnawiania. Jest już naprawdę coraz lepiej. Możemy nawet teraz sobie zaraz to przetestować. Tylko później, jak będę potrzebował, to szybko sobie zmienię na linkę z hakiem, no bo wydaje mi się, że bez tego się nie obejdzie absolutnie. W teorii kusi, żeby powrócić jeszcze do osy, ale idziemy już dalej pieszo. I tak tutaj trzeba będzie sporo sobie jeszcze powalczyć. Chociaż jakąś tam alternatywą jest jeszcze wykorzystanie ducha, bo tam też widziałem ten pojazd. Może zróbmy lepiej to. Tu i tak chyba nie uzupełnię amunicji do komandosa na razie. No patrzcie, ta osa niby jest dostępna. Wcale mi takiej nie zniszczyli. Dobra, to jednak wsiadajmy tutaj. Bo też widziałem, że fajnie można ich ostrzeliwać. A tu już mamy kolejnych. Najgorsze, że duch tam też jakiś jeździ. Czy może powinienem powiedzieć lata, bo trochę unosi się nad ziemią i szczerze mówiąc, no jestem tutaj wystawiony na ostrzał, kurczę, chyba jednak będę musiał zmienić coś w moim podejściu. Albo po prostu atakujemy non-stop właśnie tego ducha do czasu, aż zostanie zniszczony. Ciężko trafić samego kierowcę, szczerze mówiąc, no i patrzcie. No nie, już tutaj nie wytrwam długo, bo za chwilę mi ta osa się zniszczy. Dobra, mamy tutaj działające jak najbardziej plecaki odrzutowe. Teraz ciebie szybko załatwię. Uzupełnię tarczę w międzyczasie. Z tego się nie obejdzie. I muszę pamiętać, że właśnie zabrałem ducha, który został przeze mnie samego trochę zniszczony. Spróbuję przejąć następnego tutaj. Trochę za dużo was tutaj, szczerze mówiąc, no. I jeszcze patrzcie. Unieruchomili mnie tymczasowo. No na pewno nie będziemy tutaj się za bardzo spieszyć, bo obstawy jest naprawdę sporo. Wydaje mi się, że ta wieża jest chyba najlepiej pilnowana przez te nowe jednostki tutaj latające. Stosunkowo rzadko jeszcze się z nimi spotykamy, szczerze mówiąc. Kurde, no nie dam rady, nie dam rady. Muszę się wycofać. Ewentualnie jeszcze powrócę do tego ducha, bo szczerze mówiąc fajnie się nim jeździ, ale widzicie co się dzieje. No nie no, nie ma szans, nie ma szans. Chyba że rzucimy tym. Ale tu musiałbym naprawdę daleko wyrzucić. No i oczywiście nie trafiłem. Dobra, spróbujmy z daleka. Komandos akurat do takich celów też się bardzo dobrze nadaje. Okej, myślę, że tak będzie chyba jednak najlepiej. Z duchem czy dowolnym innym pojazdem nie jesteśmy aż tak precyzyjni. Na te większe dystanse zwłaszcza oczywiście. To co? Teraz wsiadamy dopiero? No tutaj mamy kolejny pojazd. A to czekajcie, wysiądźmy. I przejmijmy to. Oj, serio. A pomyśleć, że już tak ładnie szło. Na szczęście punkt kontrolny był chwilę wcześniej. No i teraz mam zagwozdkę. Jeśli bym chciał tego ducha przejmować, to jednak tylko w sytuacji, gdyby do mnie tutaj podjechał bliżej. Bo tam ewidentnie, kurczę, strzelają do nas jednocześnie. I to mnie zgubiło. Dobra. A, to ten chyba wcześniej mnie tutaj zestrzelił z tego ducha. Już nie wiem. Teraz zobaczymy. Może szybko mu damy radę. Dokładnie. Niewiele już wprawdzie amunicji. To on tam chyba ma, kurczę, karabin rażący i to takie obrażenia zadawało. No i udało się. Bierzemy. Rzeczywiście to był karabin rażący, dobrze poznałem. A na razie niech będzie. A teraz wejdźmy tutaj do środka, chyba że jeszcze coś na górze. Ej, mamy tam coś. Aczkolwiek to, wydaje mi się, że będzie tylko miejsce, gdzie możemy uzupełnić amunicję, a nie. No właśnie, przecież mieliśmy, kurczę, na mapie widoczne, że jest tu jakiś rdzeń Spartanina. Teraz potwierdzone. Nie wiem, czy dalej jeszcze zbierać na kolejne ulepszenie tego plecaka odrzutowego, czy jednak sobie starać się ulepszać przenośną ścianę, bo tutaj już jeden tylko rdzeń by wystarczył w zupełności. Tutaj dobrze się zapowiada ten efekt maskowania, więc sam nie wiem. Z drugiej strony przenośna ściana może działać nieco dłużej. Dobra, chyba jednak pozbieram te rdzenie najpierw. A przenośną ścianę zostawię sobie na koniec do ulepszania. Wejdźmy zatem tutaj. We did it. We actually did it. Not that I thought we wouldn't. It's just it's nothing. No najpierw jeszcze wysłuchajmy ostatniego tutaj nagrania. Countless preserved species have been sent back to start lives anew. Halo was the Forerunner's terrible and ultimate solution to the parasite's relentless advance. Designed to destroy all sentient life, nothing was allowed to survive. And we were sure that nothing had. We were wrong. Tym razem coś o potopie. No ale dobra, zbierz ostatnie dane. Last one? No, no, no. This is a trap. She's trying to find out what I am, trying to use me to break the deadlock, start the spires. My routines plus the monitors. Not good. Then we stop. Stalemate. For now. She's close. Eventually she'll find a way. Then we have no choice. I've got you. Red flag. Nothing happened. Sorry. Maybe I'm going crazy. Or just paranoid. Did you say something back there? It was nothing. Okay. Well, we've got what we need. Ciekawe. Let's head back to the spire. We should be able to bypass the security now. Ten ekran, który się pojawiał, czy to były próby samego Master Chiefa? Ostatecznie tam hasło wymagane. No i dalsze czynności były zablokowane. Ale tak, to jest ten moment, słuchajcie. To jest ten moment, kiedy powinniśmy najpierw nadrobić wszelkie rzeczy. No bo pisaliście mi, że jeśli już wejdziemy do tej iglicy dowództwa, jeśli tylko odblokujemy sobie do niej dostęp, no to wówczas już rozpoczyna się taki etap fabuły, kiedy to do samego końca nie możemy powrócić do otwartego świata. No a jak wiecie, ja zdecydowanie wolę grać w taki sposób, żeby najpierw zrobić wszystko poboczne, co tylko chcę, a na sam koniec zakończyć właśnie serię już wątkiem fabularnym, więc od tego momentu umawiamy się, że bierzemy się za kwestie poboczne, których nie zostało aż tak dużo, bo tak naprawdę tylko wszystko to, co jest tutaj w tym nowym regionie, jakby nie patrzeć. Tu jeszcze się coś odkryje, bo mamy WBO Hotel, a więc ostatnia wysunięta baza operacyjna. To jeszcze teraz się tylko zastanawiam, czy nie spróbować może pozbierać tych rdzeni Spartanina? No bo akurat tak się składa, że w pobliżu są kolejne. A teraz jest dużo łatwiej, żeby to zlokalizować. Tylko, że wiecie, najlepiej byłoby najpierw przenieść się do WBO Juliet. Później tutaj jakiś rdzeń załatwić. Dobrze się spisuje ostatnio wykorzystywanie tego komandosa, więc nie wiem, czy nie powrócić sobie raz jeszcze do tej broni. Oczywiście pukawek też mam coraz więcej odblokowanych. Jest tutaj już duża różnica w stosunku do samego początku. No i oczywiście duża jest też zasługa tego, że wykonujemy różne aktywności poboczne. Gdybyśmy tego nie robili, to by nam zabrakło różnych punktów, które zbieramy tutaj. Ostatnio nam się osa odblokowała. Zostały jeszcze ostatnie pukawki. Komandos szturmowy, czyli jeszcze lepszy komandos. Naruszyciel BR-75, elastyczna snajperka, hydra pościgowa, rakieciec. Czyli mocniejsze wersje znanych pukawek i jeszcze no, jeden z ciekawszych pojazdów lądowych. Tymczasem poprosimy osę. O nie, to znowu się stanie. Wygnańcy was wykańczają, jasne, chyba sami się wykańczacie. Nie mam po prostu pytań. Jak to jest możliwe, że coś takiego nie zostało do tej pory przez twórców poprawione? Ta sztuczna inteligencja momentami naprawdę robi wrażenie, a czasem przedstawia takie ułomności, że to aż niewiarygodne. A tutaj co my mamy? Kurde. Całe szczęście, że się w porę wybroniłem. Trzeba będzie uważać. Ej, bo ja tutaj to chyba muszę gdzieś się dostać. Od dołu, co? No bo niby jest ten rdzeń Spartanina, ale tu go nie widzę. Chyba z tej strony możemy wejść. A to ciekawe, bo jest tutaj naprawdę sporo towarzystwa. No dobra. Czyli najpierw zajmiemy się tymi wszystkimi jednostkami. Mam nadzieję, że z góry uda się całkiem sporo ich wyeliminować. Tutaj już zadziałkiem próbował. Dobra, w porę go załatwiłem, żeby tylko kolejni nie przyszli. Ostrzeliwujemy z góry. Kurczę, naprawdę jest to duże urozmaicenie w stosunku do dotychczasowych części kampanii, kiedy to nie mieliśmy okazji polatać sobie taką osą, a teraz naprawdę można poszaleć. I jak już mówiłem w ostatnich odcinkach, dużo teraz przyjemniej, dużo łatwiej jest znaleźć jakieś elementy kolekcjonerskie, no szczególnie te duże, że wspomnę chociażby o wieżach propagandy, no które dużo łatwiej teraz na pewno byłoby zlokalizować, gdybyśmy sobie polatali nad całym światem. Chociaż te wieże propagandy no nigdy tutaj nie były moim priorytetem i tak się udało ich naprawdę całkiem sporo zniszczyć. Ale dobra, no tutaj wejdziemy do środka. Ja cały czas wybijam jeszcze całe te oddziały. Nie wiem, czy to już będą wszyscy. Mogę się chyba zatrzymać w tym miejscu. I dalej już pójdziemy rzeczywiście pieszo. Obawiam się, że tam w środku też trzeba będzie jeszcze powalczyć. A może i nie. Mamy od razu ten rdzeń. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze w tym odcinku udałoby nam się ulepszyć maksymalnie ten plecak rakietowy. Sobie od razu zaznaczę, no bo mam 2 rdzenie, potrzebuję jeszcze 2 tak naprawdę. A właśnie, oznaczmy sobie WBO Hotel. Myślę, że przed kolejnym odcinkiem dobrze będzie mieć widoczne już absolutnie wszystkie pozostałe aktywności poboczne, no bo będziemy chcieli się przecież tym na bieżąco zajmować. Czyli to będzie gdzieś tam. I proszę, teraz też ile szybciej, ile łatwiej jest dostać się na miejsce. I może nawet z powietrza wyeliminujemy obstawę, albo większość przynajmniej. Tutaj. No, ten jest kurczę potężniejszy. Już tutaj do mnie strzelają. Ej, bo może to nie będzie takie proste. W sumie to wiecie, ja z jednej strony powinienem... O! A tego to nie wziąłem pod uwagę. Wysiadam w takim razie i lecimy. No dajże spokój, no. Ja się na razie tutaj schowam. Dobra, teraz jest szansa, żeby zaatakować ponownie. No tak, tam mamy jeszcze tych gości. Spróbuję ich tutaj z daleka ostrzeliwać. Ej, a tu jeszcze mamy tego najpotężniejszego tutaj, w tej okolicy. I dlatego takie obrażenia przyjmuję. No ale to może wreszcie ten ulepszony promień strażnika bym sobie wykorzystał. Albo też i to. No, tak to nie trafimy. Chociaż kogoś tam udało się trafić. Wysiadka, wysiadka, wysiadka. I teraz tak, najpierw elitarny, a teraz tamten. Gdzieś tutaj z góry strzelał. Mamy go tam rzeczywiście. Weźmy tajemniczy promień strażnika. Gdzie on się kurde schował? A to ten! No dobra, błyskawicznie załatwiliśmy gościa. To jeszcze nadal nie wszyscy. Ale to tamten był właśnie głównym zagrożeniem przez wzgląd na tę broń. Jeszcze tutaj. Ostatni? Nie, 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 wycofaj się, proszę. Nie chcę teraz zginąć. A niewiele brakowało, patrzcie tylko na ten pasek. Już się szybko uzupełnił na szczęście. No i dobra, gdzie ty jesteś? Udało się. Banished forces eliminated. FOB hotels ready for liberation. No dobrze, ale najpierw jeszcze nagranie. Znowu pewnie z pokładu Infinity. Almost there, Taurus. Another 40 meters. I was well trained. All right, sir, this is your bird. Let's get you out of here. My bird? We've got room, and you still need a ride. Still have unfinished business here, sir. We'll make it down to the ring, though. Promise. We'll see that you keep it, Spartan. Godspeed. This is Lasky to all hands. The Infinity has been compromised. All remaining crews should immediately evacuate and make for the surface. Rendezvous coordinates incoming. No matter what happens, we have to make sure that we... No, teraz z takiego momentu wysłuchaliśmy nagrania. Ciekawe. There we go. Another fob is ours. This one was built on one of the most active battlegrounds in the first 48 hours of the war. UNSC and Banished records both suggest that it was absolute chaos. It raged all over, but nowhere quite as intensely as the island just north of us, where we got shot down, you might recall. Jak miło zobaczyć takie osiągnięcie, że udało się absolutnie wszystkie wysunięte bazy operacyjne przejąć. Kurczę, tutaj przy nadajniku jeszcze zostawiłem jakiś rdzeń Spartanina. Chyba trzeba będzie tam się udać w takim razie. Tu jeszcze po drodze zbrojownia Mjolnirów. And with that, all registered fobs in range are back under UNSC control, where they belong. I just can't imagine how hard it must have been for the UNSC on this ring since the Infinity arrived. They have a chance now, Chief. Thanks to you. No i bardzo fajnie. You got it, Chief. Vehicle delivery en route. Świetna sprawa, że widzimy teraz takie postępy w naszych tych wszystkich działaniach. Warto było się postarać o przejęcie. Zresztą no, te wysunięte bazy operacyjne to moim zdaniem jest absolutna podstawa, jaką powinniśmy zrobić, jeśli zależy nam na tych najważniejszych aktywnościach pobocznych, no bo dzięki przejętym WBO wiemy, gdzie te aktywności poboczne się znajdują. Z kilkoma wyjątkami oczywiście. No bo niektóre rzeczy, takie jak wieże propagandy, no nie są od razu widoczne. Trzeba je samemu wyszukać. A tymczasem tutaj... A, na dole mamy tę zbrojownię. To czekajcie, mam nadzieję, że tutaj, jak się zatrzymam, to mi nie spadnie ta osa. Oj, nie wiem, nie wiem. Dobra, na szczęście została. Będziemy chcieli wrócić na górę i pilotować ją dalej. Na razie otwórz szafkę na pancerze. No i lecimy dalej. Teraz oczywiście interesuje mnie tutaj ten rdzeń Spartanina. Kurczę, że też ja to przeoczyłem wcześniej. Chyba że teraz się właśnie pomyliłem i to już jest rdzeń przejęty, no ale nie. Świeci się, więc jak najbardziej. O! Wrócili przeciwnicy. Kurde, jeszcze wybuchli. Dobrze, że nie we mnie. No ale okej, mamy to. Jeszcze jeden rdzeń i będziemy w stanie maksymalnie ulepszyć ten plecak odrzutowy. A nie, to już! Przecież 3 punkty są potrzebne, 3 rdzenie. Osobisty efekt maskowania trwający 4 sekundy od momentu aktywacji. Co to za osiągnięcie? W pełni ulepszono plecak odrzutowy, ok. To teraz zobaczmy. Wow, rzeczywiście. I przez 4 sekundy jesteśmy niewidzialni praktycznie. W połączeniu z 2 i tak 4 sekundy, ok. No spoko. Teraz wykorzystywanie tego ma trochę więcej sensu, tylko że no mi zawsze jednak rzuca się w oczy ta wada tego rozwiązania, że no wówczas pozbawiamy się na przykład linki z hakiem, która najbardziej chyba się przy tym wszystkim przydaje. Zastanawiam się, gdzie jeszcze najlepiej byłoby się tak na szybko przenieść, żeby następnie móc odbić po jakieś rdzenie. No i chyba mimo wszystko najlepiej byłoby tutaj, do WBO Hotel, więc tam też ruszajmy. Podejścia oczywiście do pojazdów nie zmieniamy i cały czas przywołujemy osę. Vehicle delivery confirmed, Chief. No, bo chciałem się cieszyć, że żaden Marines nie zginie tym razem, ale nie wiem. Było blisko. I najlepsze jest to, że sam kurczę jeszcze podszedł bliziutko. Dobra, czyli ten rdzeń będzie gdzieś tam, akurat niedaleko jakiegoś oddziału do uratowania, więc myślę, że obie kwestie załatwimy jednocześnie. Ciekawe tylko, czy na podobnym poziomie to mamy. Sprawdźmy. Tu jest oddział. UNSC distress pulse detected. More Marines in trouble. Let's go be heroes. Dobrze. Pomogę im w takim razie tutaj, na ziemi. O kurde, ale tutaj to powiem wam, że chyba granaty się też przydadzą. Idealnie. No i czekamy oczywiście, bo będą na pewno posiłki, standardowo. Tylko czekać, tylko na to czekać. Na razie nie ma ich zbyt wielu. Eyes up, Chief. More of them. Oczywiście, że jest ich więcej. Czekamy, czekamy. No, za działkiem też będą strzelać. Jak najbardziej. Muszę kurde uważać. Tam jest jeszcze. I to ten najpotężniejszy, muszę uważać. O kurde. Nie ma nawet gdzie się schować, szczerze mówiąc. No i mimo wszystko wrócę jednak tutaj do linki. O kurcze. Cała grupa. Niesłychane, tylu ich się pojawiło jednocześnie. Promień strażnika zostawię na tamtego najpotężniejszego. Dobra, 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 wycofałem się jeszcze w porę. Kolejny granat. I weźmy teraz promień. Okej, udało się. Teraz pozostali. To już chyba tylko formalność będzie. Tak jest. All clear. Those Marines owe you their lives, Chief. No to co, dołączajcie do mnie w takim razie, chociaż jeszcze do kogoś tutaj strzelają, co ciekawe, ale... No nie, już nikogo więcej nie ma. No to ten rdzeń Spartanina, pokażcie mi w końcu, gdzie to będzie. Jakoś na dole. Ale to wiecie co, chyba jednak podziękuję oddziałowi. No chyba, że tędy się dostanę, bo nie wiem, czy osa nie będzie lepsza. Okej, no zeskoczmy w takim razie, co? Pewnie tu trzeba się jakoś dostać. Tak, mamy tam coś. Kurde, to co to za podziemna lokacja? Rzadko takie coś widywaliśmy. Mamy snajperkę. No i najważniejsze, rdzeń. To teraz sobie ulepszę. Po raz pierwszy dopiero przenośną ścianę. Skraca czas odnawiania przenośnej ściany o 20%. Tutaj moc będzie zwiększona, rozmiar ściany i tak dalej, i tak dalej. No cóż, będziemy potrzebowali kolejnych rdzeni. To jeszcze tutaj może byśmy polecieli w takim razie. Tylko najlepiej by było wrócić do... osy, a nie wiem, czy to będzie takie proste. Tak jeszcze spojrzę, bo ja tam dołem chyba też mógłbym się wydostać, tak mi się wydaje. No, ciemno się zrobiło w międzyczasie. No dobra, w sumie to niedaleko mamy ten cel, więc tym razem już przejdźmy pieszo. O, a tam mamy jeszcze kolejną rzecz. Też jedną z tych zresztą, która nie jest oznaczana wcześniej na mapie. Więc tym lepiej, że udało się to odnaleźć. Najpierw jeszcze tu problemy. A, to tam jeszcze kurczę snajper strzela. Może po prostu się oddalmy. Nie muszę tutaj z nimi walczyć. No a tam za chwilę podejdziemy, bo to też kurczę jest źródło jakichś nagrań. Najpierw jeszcze elementy kosmetyczne do trybu wieloosobowego, coś z czego ja i tak nie skorzystam. No a teraz właśnie tutaj rzecz już nieco istotniejsza z mojej perspektywy. Mamy artefakt. I teraz trzeba to będzie sprawdzić, chociaż czekajcie. There's evidence of an entire civilization that once inhabited this ring, but not Forerunner. Older. Different. No i zobaczmy, może właśnie wśród tych dowodów będzie nagranie kolejne. Archiwa prekursorów, numerek 5. Czyli tak naprawdę 2 archiwa jeszcze zostały. Ciekawe, czy udałoby się je znaleźć. Rozumiem, że w tym regionie. Time continues to be on my mind. I now believe these relics to contain a warning, a message from the past, but from whom and why? As I look to the sky, I am struck by a thought. This ring, a constant loop. Are we all fated to repeat the sins of the past? No to w tym miejscu będziemy mogli zakończyć. No przed nami jest jeszcze rzeczywiście trochę aktywności do zaliczenia, więc najbliższe odcinki poświęcimy na to, ale myślę, że nie zajmie to aż tak dużo czasu i już wkrótce będziemy mogli również wrócić do wątku fabularnego, a zarazem do ostatnich etapów tej kampanii. Na razie to wszystko z mojej strony. Do usłyszenia następnym razem.